Hello, Ela, siemandera, ja jestem DJ Mamona, witam was w pierwszym odcinku Wiedźmina. Musiałam pominąć niestety lekką scenę naszego wspaniałego Geralta i... Dobra, cichaj tam. Yennefer, gdyż jest zbyt ona erotyczna. A potrzebny jest nam tutaj odcinek, który będzie nawiązywać do pierwszej części, znaczy, to jest część trzecia, tyle że odnowiona, Wiedźmina. Ja zaraz... Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Musiałam na chwilkę, ale pewnie widzicie... Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Stary Wiedźmin mocno śpi. Oczy tylko na chwilę, jak robiłam notatki z guli. Takie coś można by było zaśpiewać. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. I stąd taki no nic poń. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Ej, ale to było nawet dobra. Łasz, kurde. Nie jesteś w cyrku. Piruet! Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Ładny salto, kurde. Ale oczy! Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. O tych bez skorupek. Nie! No właśnie, więc chyba, lepiej bądź grzeczny. Podsmażone. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Idziemy na dole. Chyba jak spadniesz. Dobra. Opa. Dobra, teraz wiemy, jak to się wchodzi. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Ciri, bez wygłupów. A ja sobie bezpiecznie.
Dobrze, że już teraz znam te... Kurde! Hehe. Wygrałem. Bo masz dłuższe nogi. Jak już będę duża, to ci pokażę. O, ale Wesemir ma minę. Czego się spodziewałaś? Wygrałam, kurde. Wygrałam. Aha, nie mogę zapisać. Dobra. Masz coś do powiedzenia, moja panno? No. Proszę bardzo, cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u pantery Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizz niezdrowobladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak jako powinnaś wszystko była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Ja go wyjaśniłam. Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening wpierw dowolny? Wpierw podstawy, gdzie tam? Jedyneczka, panie. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko, choćby do poziomu nowicjusza. No, dokładnie. Bieraj za miecz i lecimy. Wyciągnij miecz, Geralt. Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy. Mocne uderzenia. Nie oszczędzaj się. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? W uderzeniu, młoda panno. Uniki. Silny cios? Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Do kaduka! Alt. Spacja. Dobra. A. W. D, spróbujmy. Teraz parowanie z Ciri. Patrz, pod jakim kątem Geralt trzyma miecz. Co ja mam blokować? Walczę z głupią kukłą. Ćwicz na sucho. Dobrze. Riposta. Cios, odpowiedź. Który następny? Siedźcie w tętnicę. Dobrze. Trzymaj się. A masz! Pięcie w tętnicę! No chodź. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen. Nie to. Tap. Quen. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Nieźle. Wow. Znak Quen chroni przed obrażeniami i niektórymi efektami krytycznymi. Rzuć Igni, Geralt. Aż polecą iskry. Igni? Jasne. Gdyby nie chronił mnie Quen,
Zająłbym się ogniem. Art, Geralt! No dalej! Art. Dobra. Patrz, Ciri. Art Arczobuszy nawet powali przeciwników. I teraz... Kolejna akcji. Akcji. Axie potrafi zamącić w głowie. Teraz Irden, pokaż jej Geralt. Irden, dobra. Ku! Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. No, ile mam czekać? Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Co ty wyrabiasz? Dobra. Kurde. Przytrzymaj. Dobra, starczy. Trening dowolny. Siakrę. Dobrze. Ładnie! No! Pokazałaś mu, dziewczyno! Ciri, złaź stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Oj, to na pewno. Coś kurde mi tu nie pasuje. Co to? Czyżby... Gon. Oż kurde. To było mocne. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Opowiedzmy. Długo by mówić.
Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się... Nauczyliśmy Dobra, ją... przepraszam. Nie ten wybór. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie... Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wieżbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. Przepraszam? A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. No, zobaczymy. Czekaj. Słyszysz? Słyszę i czuję. Ula. Dobra. Powalczymy z nimi. Tu jest jeszcze jeden. Chodź tutaj. No tak. Gdzie przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Dobra, teraz można zapisać? Dzięki. To dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku z naszego Wiedźmina. Cześć!